Przez ostatnie 2,5 roku, kiedy cały świat musi walczyć z pandemią, przekonaliśmy się, jak ważne jest nie tylko dbanie o zdrowie na co dzień, ale ile wysiłku i nakładów finansowych potrzeba, żeby skutecznie leczyć i ratować życie ludzi. Na szczęście możemy liczyć na pomoc funduszy europejskich, które sfinansowały ogromne dostawy sprzętu medycznego, w tym wielu karetek. Dlatego w tym roku organizujemy specjalną edycję konkursu Lider Zmian. Do 30 września przyjmujemy zgłoszenia w ramach plebiscytu Lider Ochrony Zdrowia w 4 kategoriach. Walka z pandemią, diagnostyka i leczenie pacjentów, profilaktyka i programy zdrowotne, a także e-usługi i innowacje w obszarze ochrony zdrowia. Wejdź na stronę www.liderzmian.eu i zgłoś swój projekt.